Smok z góry Świętej Anny. Dawno, dawno temu żył sobie na górze Świętej Anny smok, który zionął ogniem. Był leniwy i skrywał się w podziemiach góry. Panem tej góry był Czarny Bóg. Smok wychodził na zewnątrz tylko wtedy, gdy chciał pooddychać świeżym powietrzem. Wtedy Czarny Bóg kazał smokowi szukać skarbów pod ziemią. Smok zaczął kopać, ale szybko się zmęczył kiedy zobaczył dużo kamieni, to uderzył całą siłą bem o ziemię i wtedy kamienie tak podskoczyły, że usypały wysoką górę, na której do dziś siedzi smok i pilnuje skarbów przed złodziejami.